Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Otwieram 44. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, witam serdecznie Pana Starostę, Pana Radnego, Panów Radnych, którzy są z nami tutaj online. Witam serdecznie Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Witam serdecznie Panie z Biura Rady Powiatu, które obsługują technicznie tą dzisiejszą sesję. Witam wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie, oglądacie. Wpłynął do mnie wniosek od Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Po odpowiedniej podstawie prawnej ten wniosek brzmi następująco, czyli proponowany porządek obrad. Otwarcie obrad 44. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, czyli punkt kolejny, czyli podjęcie uchwał w sprawach, i są w zasadzie dwie tylko uchwały, czyli zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-31. No i zamknięcie obrad 44. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Uzasadnienie jest następujące. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest wprowadzenie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej wynikających z konieczności zapewnienia środków na działanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko, usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w internacie szkolnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bartoszycach. Tak wygląda porządek dzisiejszej sesji. Chciałbym teraz stwierdzić prawomocność naszych obrad, czyli sprawdzenie kworum. Dlatego bardzo proszę radnych, którzy są obecni online i radnych obecnych na dzisiejszej sesji o zalogowanie się i kliknięcie zakładki kworum. Czekamy w tej chwili, aż radni się zalogują i potwierdzą swoją obecność. Stwierdzam, proszę Państwa, że radnych jest obecnych 12, nieobecnych jest 5, a jest to liczba wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli ustalenie porządku obrad. Ja już ten porządek obrad przeczytałem. Porządek obrad jest taki, jaki zaproponował Zarząd Powiatu, i my tu nic nie możemy już zmienić, tylko jedynym instytucją czy osobą prawną, która może to zrobić, jest wnioskodawca. I możemy przejść w tej chwili do podjęcia uchwał w sprawach. Pierwszą uchwałą, którą podejmiemy, będą to zmiany w budżecie powiatu. Ja tę uchwałę szybko przeczytam. Uchwała numer 44/210/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Tu następuje podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 36 397 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 101 410 637 złotych 65 groszy, a dochody bieżące w wysokości 90 722 854 złote 75 groszy,
B. Dochody majątkowe w wysokości 10 687 782 zł 90 groszy. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 36 397 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 116 212 733 zł i 90 groszy. Punkt A. Wydatki bieżące w wysokości 85 917 564 75 zł 75 groszy. Punkt B. Wydatki majątkowe w wysokości 30 295 169 zł i 15 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 27 833 089 zł i 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 3. Dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze. Zadatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 802 96 groszy i 25 96 zł 25 groszy zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593 700 zł oraz wolnymi środkami o wysokości 7 976 966 zł i 89 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 6 231 429 zł 36 groszy. 2. Przychody budżetu w wysokości 19 028 1396 zł i 25 groszy, rozchody w wysokości 4 406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 171 339 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, czyli nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe po zmianie wynosi 1 041 303 zł. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. I myślę, że możemy przejść w tej chwili do uchwalenia tej, do podjęcia uchwały. Wobec tego zadaję pytanie wszystkim radnym. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto z panów radnych jest wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Ta uchwała to jest w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031 i zgłasza się pan starosta. Dlatego panie starosto, bardzo proszę o zabranie głosu. Do mikrofonu bardzo bym poprosił. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otóż w imieniu zarządu chciałbym w tym punkcie 4b dotyczącym zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031 wnieść autopoprawkę. Autopoprawka ta polegałaby na wycofaniu z tej wielofunkcyjnej prognozy finansowej pozycji zwiększającej wartość zadania pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach. Szanowni Państwo, uzasadnienie jest bardzo proste.
Otóż musimy zweryfikować raz jeszcze nasz kosztorys, ponieważ w ogłoszonym przetargu żadna z ofert nie po prostu przekroczyła środki, które my na to zadanie posiadamy. W związku z tym, że ceny materiałów budowlanych rosną z tygodnia na tydzień, że niektórych nawet materiałów typu styropian brakuje w tej chwili w magazynach, a nasze zadanie tutaj na Lipowej jest związane właśnie z tą modernizacją przede wszystkim, musimy raz jeszcze właśnie zweryfikować te nasze kosztorys i stąd prośba o to, żeby wycofać z wielofunkcyjnej prognozy finansowej dotyczącej zresztą 2022 roku ten punkt tylko. Ja o tę techniczną stronę tutaj wyjaśnienia tej sprawy poprosiłbym może panią skarbnik, która króciutko tutaj jakby państwu naświetli, dlaczego to tak musi być, że w tej wielofunkcyjnej prognozie finansowej tej pozycji na dzisiaj nie będziemy przegłosowywać. Także ja proszę o uwzględnienie właśnie tej autopoprawki zarządu. Umożliwi to nam przeprowadzenie dosłownie za chwilę drugiego przetargu na to zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie starosto. Pani skarbnik, bardzo proszę też o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 pod pozycją 1.3.2.16 zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Lipowej 1 w Bartoszycach. Obecnie państwo macie w projekcie kwotę łączne nakłady finansowe 3 281 250 zł, z czego do wykorzystania w roku 2021 limit wynosi 1 543 775 zł, w roku 2022 1 616 225 zł. Ogólna kwota 3 160 000. Po zmianie, o którą prosi pan starosta, czyli wycofanie tej kwoty zwiększającej ogólne nakłady i limit w roku 2022, zadanie będzie wynosiło 3 121 250 zł, limit w roku 2021 1 543 775 zł, limit na rok 2022 1 456 225 zł. Ogólna kwota do realizacji w roku 2021 i 2022 to jest 3 miliony. Czyli wracamy, mówiąc tak, do tych kwot, które były przed zmianą. I to jest wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik za te wyjaśnienia. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że wszyscy rozumiemy, o co chodzi w tej zmianie, w tej autopoprawce i możemy wobec tego podejść w tej chwili do przegłosowania tej uchwały z autopoprawką zarządu. Wobec tego zadaję państwu pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 44/2011/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwko tej uchwale? I kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła głosami wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031 z autopoprawką zarządu, która została niedawno państwu przedstawiona. Szanowni państwo, chciałbym życzyć państwu przede wszystkim zmniejszenia upałów i trochę łagodniejszej pogody, troszeczkę chłodu i w związku z tym, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji, zamykam 44. sesję powiatu bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.